Witam Was bardzo serdecznie. Powiedzcie mi, czy widzicie Pani Moskwy prezentację, Nie. czy mój ekran? Twój ekran. Aj, 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 dobra, już. Dobrze, mam nadzieję, że w tej chwili uda Ci się, Kasiu, udostępnić swoje. Dobra. A czy teraz widać? Tak, myślę, że teraz powinno być widać. Dziękujemy. Przepraszam, to była moja wina. Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj mamy przed sobą opowieść o niezwykłym mieście, w którym ja osobiście nigdy nie byłam, natomiast moja szacowna rozmówczyni owszem, pewnie nie raz. W związku z czym zapraszamy Was na opowieść o Sztokholmie. Tak, Sztokholm, miasto tętniące ciszą. Właśnie, bardzo dużym zaskoczeniem jest to, że miasto Sztokholm, liczące z tymi przedmieściami, liczące około 1,5 miliona ludzi, będąc w tym mieście, nie czuje się, że jest zamieszkiwane przez taką rzeszę ludzi. Jest tętni ciszą, spokojem, szerokimi ulicami. Został zbudowany Sztokholm na 14 wyspach, połączonych 57 mostami. Archipelag sztokholmski jest największym archipelagiem wysepek w Szwecji. Liczy około 24 tysięcy wysepek. Można naprawdę w tym mieście się znaleźć, małą wyspę, odgrodzić się całkowicie od szumu życia i zapomnieć się, i pomyśleć sobie, że się mieszka na bezludnej wyspie. Całkowity brak przemysłu ciężkiego sprawia, że Sztokholm jest jedną z najczystszych metropolii świata. Sama nazwa też jest ekologiczna, pochodzi od słów sztok, czyli kłoda, i holm, oznaczająca wysepkę. Bardzo często Sztokholm jest nazywany Wenecją Północy, to od tych mostów, ale też i od wielkości. Często przez samych Szwedów nazywany jest najmniejszym dużym miastem świata lub największym małym miastem świata. Patronem Sztokholmu jest święty Erik. On znajduje się w herbie miasta. Na błękitnej tarczy herbowej jest przedstawiona złota koronowana głowa króla Szwecji, świętego Eryka z XII wieku, kiedy on rządził. I to jest symbol właśnie tego miasta. W otoczeniu jeszcze koron szwedzkich, a skąd one się wzięły i dlaczego to był symbol trzech koron, to będzie w dalszej części wykładu. Na początku oczywiście w miejscu miasta była drewniana osada wikingów, no bo jesteśmy w Skandynawii. Już od IX wieku to było miejsce właśnie wypraw, skąd wyruszały wyprawy wikingów. W 1252 roku powstała bardziej trwała forteca, która potem została z czasem przekształcona w zamek. Uważa się, że pomysłodawcą budowy był założyciel Sztokholmu Jarl Birger albo Brygger Magnusson, który był możnowładcą i jedną z najbardziej światłych postaci ówczesnej Szwecji. To on zachęcał niemieckich kupców do osiedlania się właśnie w mieście. To dzięki niemu Sztokholm stawał się potęgą handlową, a rozwój miasta przyczynił się do rozwoju całego wikińskiego państwa. Zamek, który został zbudowany na miejscu fortecy, był właśnie ciągle rozbudowany, umacniany i najprawdopodobniej w połowie XIV wieku otrzymał nazwę Trzy Korony, Tre Krona. Najstarsza dzielnica miasta to jest tak zwana Gamla Stan, czyli Stare Miasto, i
Tak dokładnie, tak jak puzzle było dookoła uzupełniane kolejnymi dzielnicami i tam właśnie na Starym Mieście mieszkali kupcy z Lubeki, którzy stworzyli swoją najdalej na północy bazę wypadową, która stała się ośrodkiem rzemiosła, handlu. To właśnie tam na wokół Gamlastan zaczęły powstawać kolejne sklepiki i bazy przeładunkowe. Prawa miejskie Sztokholm uzyskał w 1436 roku. Już widzicie, że w Skandynawii czas płynie nie tak szybko, nie tak wartko. Oni to wszystko robią wolniej, spokojniej, a może dzięki temu są zdrowsi. Oficjalnie stolicą Sztokholm został w XVII wieku, w 1634 roku. To już jest pełny rozkwit tego miasta, które w 1523, czy trochę wcześniej, został zdobyty przez Gustawa I Wazę. Gustaw I Waza jest założycielem czy protoplastą dynastii Wazów na tronie szwedzkim. To on się zafascynowało go to miasto ta, i stwierdził, że to będzie siedziba monarsza, on będzie mieszkał w tym mieście. On również wprowadził w Szwecji, tym samym też i w Sztokholmie, luteranizm i przeprowadził reformę kościoła. Bardzo mocno i bardzo, powiedziałabym, dobitnie wyrażał swoją wolę, że od tej pory Szwecja ma być państwem narodowym. Ma być narodowa armia, ma mieć narodową religię i w związku z tym bardzo mocno na to zwraca uwagę i można powiedzieć, że w ten sposób wprowadził Szwecję, ale też i Sztokholm do epoki nowożytnej. Ma jego związki były oczywiście dosyć mocne, dynastyczne z okolicznymi dynastiami, które zamieszkiwały państwa sąsiadujące wtedy ze Szwecją, między innymi z Jagiellonami. To jest już schyłek epoki jagiellońskiej na ziemiach polskich. Zygmunt Stary jedną ze swoich córek, Katarzynę, ożenił z synem Gustawa I Wazy, Janem III Wazą. Małżeństwo na tamte czasy, no można powiedzieć, bardzo zadziwiające, dlatego że mieliśmy małżeństwo protestanckiego królewicza z katolicką królewną Katarzyną Jagiellonką. Nie podobało się to później, nie spodobało się to za bardzo Gustawowi. Uwięził on syna i synową, mimo że była w ciąży, w więzieniu i ich wspólne dziecko, Zygmunt, urodziło się właśnie w więzieniu. Pewnie to rzutowało na charakter późniejszego króla Polski, Zygmunta III Wazy, ale oni mieszkali w Sztokholmie, niestety w twierdzy, pozbawieni wolności. Po śmierci Gustawa Wazy tron objął Jan III Waza, a po jego śmierci Zygmunt III Waza został poproszony o objęcie tronu szwedzkiego. Koronacja odbyła się w Sztokholmie w 1592 roku. Czyli między Polską a Szwecją dochodzi do zawarcia, poprzez osobę tego władcy, którego macie portret, dochodzi do zawarcia unii personalnej. No ale niestety Zygmunt III Waza nie mógł się rozdwoić pomiędzy tymi dwoma państwami, czyli Szwecją a Polską, taka drobna kałuża jak Bałtyk przeszkadzała sprawować bezpośrednie władzę. W związku z tym Zygmunt III Waza wyznaczył jako swojego namiestnika, wyznaczył swojego stryja Karola Sudermańskiego. No i tak to jest. Karol Sudermański był protestantem, Zygmunt III Waza można nawet uznać, że był ultrakatolikiem i to ciągle przebywającym na ziemiach polskich. Bardzo szybko Karol Sudermański pozbawił Zygmunta III Wazy władzy. W 1598 roku ogłoszono detronizację Zygmunta III Wazy i Zygmunt III Waza szykuje się do wyprawy rewindykacyjnej
wprowadzającej go z powrotem na tron szwedzki. Ówczesny jego sekretarz, bardzo często przebywający w Szwecji, doradzał królowi, żeby jak najszybciej, Samuel Łaski, dyplomata, jego sekretarz, doradzał mu, żeby jak najszybciej zjawił się w Sztokholmie, zjawił się z armią, przypłynął z flotą i nie czekając na rozstrzygnięcia stanów szwedzkich, przez stany szwedzkie, kogo uznają za króla, tylko po prostu, żeby objawił swoją wolę. No tu niestety niekonsekwencja Zygmunta III Wazy zebrała żniwo, dlatego że król zaczął się przygotowywać do konfrontacji, zebrał żołnierzy, potem okazało się, że Rzeczpospolita nie ma floty, więc nie może popłynąć do tego Sztokholmu. W końcu się zdecydowano za najdziwniejszy transport, czyli że żołnierze będą płynąć na statkach handlowych. Całą wyprawą dowodził Samuel Łaski, płynie i akurat na Bałtyku sztorm i w tym momencie cała flota zostaje rozproszona i Samuel Łaski wraz z 12 żołnierzy prawie jak rozbitek przybywa w rejon Sztokholmu. No i sytuacja wydaje się po prostu bardzo dla niego niebezpieczna. Znajduje się na terenie Szwecji. Jedyna rzecz, która jest pocieszająca, że Karol Sudermański nie przebywa w Sztokholmie. No i Samuel Łaski musi z tą 12 żołnierzy podjąć decyzję, co ma robić dalej. Czy będzie czekał na to, żeby flota z powrotem przybiła do portu w Sztokholmie, próbowała zdobyć miasto. Niewiele myśląc, zdecydowali się wręcz na działanie brawurowe, to znaczy po ogarnięciu się weszli do miasta, poszli pod ratusz i tam nad ranem ogłosili w 1598 roku, że oficjalnie przejmują władzę w imieniu Zygmunta III Wazy jako prawowitego króla szwedzkiego. I tak Samuel Łaski w liczbie 12 żołnierzy zdobył Sztokholm, podczas którego tego zdobycia nie padł ani jeden strzał. Patrycjat, tak naprawdę to im było obojętnie, kto sprawuje nad nimi władzę, bo to i Waza, i to Waza, więc w związku z tym podporządkowali się. Samuel Łaski natychmiast wysłał posłańca, żeby król Zygmunt III Waza pojawił się i objął władzę. No i niestety morderstwo Zygmunta III Wazy, brak pojawienia się floty, wojska spowodowało to, że Karol Sudermański zebrał wojsko i mimo zdobycia Sztokholmu Zygmunt III Waza przegrywa walną bitwę, dostaje się do niewoli i zostaje zmuszony do abdykacji. Zostaje uwolniony, no i tak skończyła się nasza sztokholmska przygoda. Akcja Samuela Łaskiego, niesamowicie brawurowa, niestety nie zakończyła się z sukcesem. Pod władzą dynastii Wazów Sztokholm rozbudowuje się, a szczególnie jego siedziba, Pałac Królewski, który został wzniesiony w XVII wieku na miejscu twierdzy, dawnej twierdzy Trzy Korony, pełen przepychu, pełen bogactw, które zostały zgromadzone. Między innymi Pałac Królewski ma wypełniony koronami, jabłkami, berłami skarbiec królewski. Tak to jest, że Szwecje omijają wojnę, więc w związku z tym oni w Sztokholmie, w skarbcu królewskim mają bardzo dużą ilość regaliów królewskich, między innymi miecz koronacyjny Gustawa Wazy albo szczelnicę, którą w 1696 roku ufundowano dla rodziny królewskiej i w której chrzty odbywają się do dzisiaj. Oprócz tego w Pałacu Królewskim znajduje się Królewska Zbrojownia. To jest najstarsze muzeum w Szwecji.
w Sztokholmie założył je w 1628 roku król Gustaw Adolf i tam znajdują się, no właśnie, albo podarowane zbroje, albo też na szlaku licznych wojen państwa szwedzkiego w XVII wieku, w tym Rzeczpospolitą, po prostu zrabowane. Tu macie dwa przykłady takich przepięknych zbroi, które są prezentowane w królewskiej zbrojowni. To jest zbroja paradna Zygmunta Augusta, która akurat została podarowana przez Annę Jagiellonkę dla Jana III Wazę, niejako formę przekupstwa, żeby ojciec zgodził się na to, żeby syn Zygmunt III, Zygmunt Waza, został królem polskim. Ale też mamy chłopięcą paradną zbroję, pięknie inkrustowaną złotem i srebrem. Ona jest właśnie w takim odcieniu niebieskim, która została zrabowana. Tu też w tej królewskiej zbrojowni na przykład prezentowany jest hełm Iwana IV Groźnego, który był używany podczas jego koronacji, który został zdobyty w Moskwie, kiedy weszliśmy do stolicy Rosji w 1610 roku po bitwie pod Kłuszynem. No i to Szwedzi w czasie potopu to wszystko nam zrabowali. No i co najważniejsze, jednym z takich najciekawszych eksponatów znajdują się przedmioty należące do Lwa Północy, czyli króla szwedzkiego Gustawa Adolfa. Tam właśnie można zobaczyć strój, w którym był ubrany w momencie, kiedy zginął w czasie bitwy pod Licem w 1632 roku. Jako ciekawostkę też tam znajduje się wypchany, ukochany koń monarchy. Szwedzi, trzeba przyznać, że oni zbierają wszystko i wszystko dla nich jest zabytkiem i wszystko z takim, powiedziałabym, wielkim pietyzmem eksponują. Ja to złośliwie mówię, że oni po prostu mają za spokojną historię i w związku z tym oni, im brakuje tych eksponatów, więc muszą eksponować to, co zrabowali. Kolejny eksponat to jest eksponat, którym pewnie może by się nikt tak strasznie nie chwalił, gdyby nie sama obudowa tego, w jaki sposób został wydobyty i kiedy został wydobyty. Ponieważ jest to potężny galeon Wasa, który miał być upamiętnieniem założyciela dynastii Wazów, właśnie Gustawa I, który był budowany przez 2 lata z dębowego drewna, który miał złoconą rufę, był ozdobiony pięknymi rzeźbami w liczbie 700. Co najważniejsze, był po prostu takim dziełem życia, powiedziałabym, rzemieślników, zaopatrzony w 3 maszty, 10 żagli i co najważniejsze 64 armaty, które były ustawione i wymierzone chociażby w Polskę na 2 pokładach, więc niesamowite przedsięwzięcie. No i 10 sierpnia 1628 roku, niedługo po odbiciu od brzegu przy Zamku Trzech Koron w Sztokholmie, galeon został rozchwiany przez wiatr, przechylił się na bok, a ponieważ nie były zamknięte luki armatnie, w związku z tym nabrał wody i po przepłynięciu 1000 metrów, czyli kilometra, po prostu zatonął na oczach wszystkich, którzy chcieli obserwować ten jego dziewiczy rejs. Hipotezy, dlaczego do tego doszło, są różne. Między innymi dlatego, że sama ilość 64 armat to niestety to jest olbrzymi ładunek, plus do tego jeszcze załoga, po prostu statek był przeciążony. Inna teoria mówiła o tym, że statek był, i to po wyciągnięciu jego było widoczne, jest asymetrycznie zbudowany, bo okazało się, że był budowany przez 2 brygady, przez 2 zespoły. Które używały różnych miar. Jedna używała stopę szwedzką, druga używała stopę amsterdamską. Różnica pomiędzy nimi to jest około 1,5 cm. W związku z tym złe rozłożenie plus balastu plus
właśnie asymetryczność spowodowała tą wielką katastrofę. Nawet powołano komisję, która miała zbadać przyczynę katastrofy tego galeonu. Podejrzenie padło na polskich agentów, to jest przecież już po detronizacji Zygmunta III Wazy, więc podejrzewano nawet, że to Polacy przyczynili się, że u wybrzeży Sztokholmu zatonął ten wielki okręt. Tak więc Gustaw Adolf Waza nie zobaczył, nie mógł triumfować na tym przepięknym galeonie. No i ślad i słuch po nim całkowicie zaginął. Dopóki nie znalazł się taki, powiedziałbym, pasjonat technik morski, który kiedy przeczytał w XX już wieku, przeczytał wzmiankę o tej pięknej katastrofie, 3 lata poszukiwał zatokę koło Sztokholmu, zatokę sztokholmską, na motorówce z bosakami przyczepionymi do nimi, ciągle próbując zbadać, gdzie ten statek mógł zostać, gdzie ten statek utonął. I w końcu w 1957 roku, po 3 latach, udało mu się na to trafić. No i już w tym momencie to wszystko nabrało wielkiego rozmachu. W 1961 roku rozpoczęto proces wydobycia tego galeonu. Słuchajcie, to jest niesamowita procedura była, dlatego że bardzo Szwedom zależało na tym, żeby ten statek wydobyć w całości, tak jak jest zachowany, był zachowany, i w momencie, kiedy tam się pojawili Murkowie, to okazało się, że jeszcze w tych warunkach morskich, jeszcze na załodze, która utonęła na tym statku, znajdują się jeszcze ubrania, więc w związku z tym to było takie niesamowite wrażenie. Szwedzi, niektórzy mówią o tym, że to jest ich szwedzki Titanic. I po 17 latach wydobywania na pontonach przy sprężonym powietrzu, wydobywania tego galeonu, wreszcie się to udało. To była cała procedura, jak tylko coś wynurzono, to było cały czas polewane wodą, żeby nie zostało zniszczone przez słońce czy przez wiatr. I w związku z tym triumfalnie Szwedzi ogłosili, że mają statek, który jest w 98% oryginalny. I co zrobili? I w Sztokholmie wokół tego statku zbudowali jedno z najpiękniejszych muzeum, właśnie Muzeum Waza. Kto będzie w Sztokholmie i nie zobaczy tego muzeum, to, moi kochani, to jest, no, powiedziałabym, rzecz nie do wybaczenia, a warto obejrzeć. Przede wszystkim dlatego, że cała ekspozycja jest zbudowana wobec tego galeonu na 6 poziomach, czyli możemy wchodzić w pobliże tego statku, na sam statek nie, ale w pobliże tego statku z 6 poziomów, u samego dna i wyżej, z masztu i tym podobne. Tam jest kilkanaście wystaw, między innymi Metamorfoza władzy, wyjaśniająca symbolikę rzek zdobionych okręt. Taka wystawa twarzą w twarz, taka, która robi naprawdę wrażenie, to jest przedstawiająca ludzi, którzy zginęli w katastrofie. No i oczywiście muzeum przedstawiające, wystawa przedstawiająca wydobycie wraku, pokazująca, jak do tego doszło. Więc zapraszam do tego muzeum, to jest naprawdę jedno z najwspanialszych muzeów, które widziałam. Ciekawym muzeum jest Biblioteka Narodowa w Sztokholmie, która właśnie też powstała w XVII wieku, w 1661 roku, która posiada w swoich zbiorach jedną z takich najcenniejszych eksponatów, to jest tak zwany Kodeks Gigas, czyli Wielki Kodeks, Wielka Księga. Mało wam ta nazwa mówi, ale bardzo często, ze względu na to, że to jest największy rękopis i co najważniejsze, ten rękopis zawiera pierwszy wizerunek diabła, to tą Biblię nazywa się albo Biblią Diabła, albo Diabelską Biblią.
ponieważ jest to pierwszy średniowieczny z XIII wieku pochodzący wizerunek Lucyfera. Oczywiście skąd Szwedzi to mają? No z rabunku, dlatego że ten rękopis tej Biblii powstał w Czechach, w benedyktyńskim klasztorze i został przez Szwedów zrabowany w czasie wojny 30-letniej. XVIII wiek dla miasta to jest wiek nieszczęść. Po pierwsze olbrzymie pożary, które zniszczyły całe połacie drewnianych dzielnic, gdzie były drewniane domy, jak również w 1710 roku dżuma, która przyczyniła się do śmierci 1/3 ludności Sztokholmu. Szwecja, Sztokholm zupełnie nie stawiali oporu w momencie, kiedy pod koniec XVIII wieku rządy w Skandynawii zaczął sprawować Napoleon, a w jego imieniu jego marszałek Bernadotte, który został adoptowany przez króla szwedzkiego, Karola XIII i wyznaczony na jego następcę w 1810 roku. Po klęsce Napoleona i po kongresie wiedeńskim Szwedzi wystosowali do zwycięzców taką prośbę, że im odpowiada, to jest ich władca, oni się czują z nim związani, nie czują, że to jest im narzucona obca dynastia. I tak dynastia Bernadotte rządzi Szwecją do dzisiaj, sprawuje władzę jako monarcha. To jest obecnie panujący kung, czyli po szwedzku król Gustaw, jego córka Wiktoria, która jest następczynią tronu i jej córka, najstarsza córka, która jest druga w kolejności do tronu szwedzkiego. Rodzina królewska wiedzie życie normalne, mężem królewny Wiktorii, następczyni tronu jest trener fitness. Dzieci chodzą do przedszkoli takich normalnych, państwowych, nie do jakichś tam nadzwyczajnych, takich powiedziałabym arystokratycznych szkół. Przemieszczają się bez ochrony, ponieważ są potentatami, ponieważ ziemia w Szwecji należy właśnie do króla, to już od epoki nowożytnej, kto będzie w Szwecji, może swobodnie się w każdym miejscu rozbić namiotem, tylko nie może na dłużej, ale na kilka dni jak najbardziej, dlatego że właśnie wszyscy dostali przywilej od króla szwedzkiego, że mogą spokojnie korzystać z tej ziemi bez żadnych opłat. No i Sztokholm słynie z rodziny królewskiej, ona się bardzo często pojawia, są różnego rodzaju parady, szczególnie w lecie. W związku z tym polecam w porze letniej, gdzie na ulicy możemy spotkać króla, królową, następczynię tronu i naprawdę czasami sami Szwedzi nie odróżniają, że to idzie przed nimi para królewska czy para następców tronu. XIX wiek w Szwecji to jest naprawdę spokojna rewolucja przemysłowa. Sztokholm się rozwija, tak jak powiedziałam, bez przemysłu ciężkiego, więc ta rewolucja się nie zaznaczyła dosyć mocno w dziejach miasta. W dziejach państwa tak, bo tam są rudy żelaza, szczególnie na północy, ale w dziejach miasta Sztokholm spokojnie przeżył tą rewolucję. Tuż przed I wojną światową Sztokholm dostąpił zaszczytu organizacji piątej olimpiady, igrzysk olimpijskich w 1912 roku. I można powiedzieć, że to są bardzo przełomowe igrzyska. Po pierwsze, to jest taki skok jakościowy. Po pierwsze, to są osobne wydarzenia. Do tej pory te cztery wcześniejsze igrzyska olimpijskie to były dodatki na przykład do wystaw światowych.
w Sztokholmie zorganizowano osobną imprezę. Co najważniejsze, do Sztokholmu przybyło w 1912 roku 2,5 tysiąca sportowców, aż z 5 kontynentów, czyli dokładnie tak jak te koła olimpijskie oznaczają te 5 kontynentów, to wreszcie w przypadku 5. olimpiady w Sztokholmie to zostało zrealizowane. Co najważniejsze, to właśnie ze względu na to, że olimpiadę w Sztokholmie otwierał król szwedzki, to pojawiła się ta cała oprawa z tym uroczystym otwarciem, uroczystym zamknięciem. Kolejna sprawa, oprócz tego, że mamy rywalizację sportową, wprowadzono właśnie od tej 5. olimpiady konkursy literatury i sztuki. One będą towarzyszyły zawodom sportowym do 1948 roku, do olimpiady po II wojnie światowej. Uważano, że oprócz tego, że mamy rywalizację sportową, fizyczną, powinniśmy też zadbać o tą sprawę duchową i w związku z tym to jest najważniejsze, to też powinno być rozwijane. Rozwój całkowicie nowych technologii, to jest właśnie Sztokholm. Po raz pierwszy zastosowano przy zawodach pomiar elektryczny, który był pomocą przy pomiarze ręcznym. Wyniki podawano z dokładnością do 1/10 sekundy. W związku z tym to po raz pierwszy takie nowinki technologiczne zastosowano. Zastosowano również bambusowe tyczki, na przykład w skokach o tyczce, zamiast drewnianych, które się bardzo często łamały. I w związku z tym w Sztokholmie, żeby upamiętnić to wydarzenie, zbudowano piękny, półkolisty budynek Ericssona Globe, czyli taka właśnie wielka hala sportowa, arena narodowa, gdzie odbywają się przede wszystkim imprezy hokejowe, ale też i tenisowe. I ten budynek jest widoczny z każdego punktu, gdzie byśmy nie stanęli na obrzeżach Sztokholmu. Ma 85 metrów wysokości, ale jest ze względu na tą swoją właśnie kulistość, jest bardzo dobrym punktem odniesienia. Szwecja jest państwem neutralnym. W czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, tam Szwedzi teraz próbują bardzo często się tłumaczyć, że jednak ta neutralność nie była taka neutralna, że jednak w pewnych działaniach uczestniczyli, chociażby słynne szwedzkie białe autobusy, które przywoziły do Szwecji osoby z obozów koncentracyjnych, ale po II wojnie światowej u Szwedów, szczególnie w porównaniu z dziejami norweskimi w czasie II wojny światowej, czy fińskimi, którzy ostatnio mówiliśmy na ten temat, walczyli z Wielkim Bratem, czyli ze Związkiem Radzieckim, u Szwedów został takiego swoistego rodzaju absmak. I po II wojnie światowej zdecydowali się zmienić swoją stolicę, przebudować ją całkowicie. No i tutaj macie taką dzielnicę, piękną dzielnicę, wybudowaną w XVI wieku. To jest dzielnica Klara, którą postanowiono całkowicie wyburzyć i zbudować takie, no powiedziałabym, modernistyczną dzielnicę. Nie pomogły protesty, taki duch anarchizmu chyba u nas jest większy w Polakach niż w Szwedach. Pogodzili się dosyć szybko, tu macie zdjęcia, jak ta dzielnica jest w trakcie, ta przebudowa trwała 30 lat Sztokholmu, tej dzielnicy. Nawet zdecydowano się na takie, na zniszczenie tej wieży telefonicznej, której to zdjęcie jest ikonicznym i bardzo często w podręcznikach historii pokazującym, jaki jest postęp technologii. Jednak zdecydowano się, że to zostanie zniszczone i
obwieszczono triumf właśnie sztuki takiej modernistycznej, takiej równościowej, nie z arystokratycznymi budynkami. Jednak duch socjaldemokracji równościowy w Sztokholmie właśnie zwyciężył na przykładzie, patrząc na tą nową dzielnicę, która już nie była tak urokliwa i tak piękna, takie jest moje zdanie, jak wcześniejsza Klara. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szukano, dlaczego się na to w ogóle zgodzono. Po raz pierwszy mamy przykład, gdzie mieszkańcy swojej stolicy wyburzają coś, co nie zostało zniszczone. Więc w związku z tym po II wojnie światowej, no to wielu osobom nie mieściło się to w głowie, dlaczego do tego doszło. No i niektórzy twierdzą, że to jest taki, można powiedzieć, coś taki ból fantomowy. To znaczy, że Szwedzi mają takie poczucie, że nie sprostali historii i że rząd szwedzki nie sprawdził się w czasie II wojny światowej, więc w związku z tym stwierdzili, że ponieważ wiele miast europejskich zostało zniszczonych przez nazistów czy przez bombardowania potem aliantów, to Sztokholmczycy postanowili sami sobie wyrządzić tą krzywdę. No powiem szczerze, najpierw to dla mnie było szokujące tłumaczenie, ale faktycznie może coś z tego z Freuda jest w tym tłumaczeniu, dlaczego oni się zdecydowali na tak wielką przebudowę. Losy miasta po II wojnie światowej to już są takie epizody związane z historią współczesną, między innymi rok 1967, gdzie w ciągu jednego dnia w całej Szwecji w niedzielę 3 września 1967 roku zmieniono organizację ruchu, w tym Sztokholmie, zdjęcie ze Sztokholmu, z lewostronnego na prawostronny. O godzinie 4:50 rano wszystkie pojazdy musiały się zatrzymać i zmienić pas ruchu, aby o godzinie 5 ruszyć zgodnie z nowymi zasadami. Dlaczego to zrobiono? W ogóle dlaczego w Szwecji wprowadzono ruch lewostronny? To król Karol XII, ten król Karol z wojny wielkiej północnej z początku XVIII wieku, wydał rozporządzenie o mijaniu się dwóch królewskich ambulansów pocztowych. No i sugerowano mu, żeby wprowadził ruch prawostronny, bo on jest powszechniejszy, bardziej logiczny. No i król przychylił się do tego rozwiązania, ale w trakcie wydawania rozporządzenia, dyktowania swojemu sekretarzowi, pomylił się i podyktował ruch, że ma być wprowadzony ruch lewostronny. A ponieważ był bardzo porywczy, był dyktatorski i nikt nie chciał mu zwrócić uwagi, bo ryzykował życie, tak już pozostało. No i w związku z tym zdecydowano się w 1967 roku na zmianę. Ale to nie znaczy, że Szwedzi by poszli na to, że to po prostu tak spontanicznie zmieniamy, bo to jest za dużo ryzyka. Oni się do tego przygotowywali przez 4 lata. Specjalny program edukacyjny. W telewizji, co najważniejsze, zamalowywano pasy, nową organizację, następnie zalepiano to na czarno, tak, żeby równocześnie właśnie przez te 10 minut nad ranem w 1967 roku zedrzeć te pasy i żeby w tym momencie równocześnie się wszyscy dostosowali. Trzeba przyznać, że to się im udało. Zanotowano w poniedziałek, czyli w niedzielę zmieniono ruch, a w poniedziałek zaczął się normalny ruch prawostronny do pracy, zanotowano jedynie 125 wypadków, a dotychczas było wypadków 130, czasami 190 w zależności od pogody. Więc w związku z tym można powiedzieć, zaliczyć im to jako wielki sukces. Sztokholm to oczywiście ten zespół ABBA,
który ma muzeum w Sztokholmie i oczywiście zawsze kojarzymy muzykę szwedzką przede wszystkim z tym zespołem. Zapraszam do tego muzeum, dlatego że to jest muzeum interaktywne. Możemy wziąć udział w castingu na piątego członka zespołu ABBE, zatańczyć z hologramami. W ogóle odbył się koncert hologramów ABBE. Co najważniejsze, jest tu pokazana historia. Tu macie na dole, jak obecnie oni wyglądają i jak oni się prezentują. Uważajcie, będziecie rozczarowani, bo jak podejdziecie bliżej do strojów, które my znamy z teledysków czy z ich występów, to okazuje się, że to są bardzo kiepskie materiały, tandetne ozdoby. No, generalnie w tych strojach byśmy chyba nie występowali, ale okazało się, że to jest oczywiście szwedzka oszczędność. Zespół mógł odliczyć od podatku pieniądze wydane na ubrania estradowe pod jednym warunkiem, że nie będą one używane na co dzień, nie będą zdatne do chodzenia tak na codziennego użytku. Oczywiście z muzeum zespołu ABBA nie znajdują się tylko piętra poświęcone samemu zespołowi, temu jednemu, bo też i innym zespołom typu Roxette czy innym też dziedzinom muzyki, można to tak określić. W Sztokholmie urodziła się Greta Garbo, najsłynniejsza gwiazda kina wojennego i powojennego. Tu macie jej zdjęcie tuż przed śmiercią w 1990 roku. No i oczywiście, jak Sztokholm, to wysadzanie, drążenie tuneli, wysadzanie skalistych wzniesień, czyli co? Czyli oczywiście dynamit i Alfred Nobel. Też jest muzeum i też jest jedno z ciekawszych. Ale jeżeli Sztokholm, to jeszcze dziennikarz Stieg Larsson, który otworzył przed nami Sztokholm jako, no powiedziałabym, miasto kryminałów. Polecam Millennium, polecam trzy tomy Millennium. Ta czwarta część to już nie jest to Millennium Larssona, on zmarł, niejako można powiedzieć, nie spożytkując z tych wielkich zysków z jego wydawanych na całym świecie książek właśnie pod tym tytułem Millennium. I w związku z tym na zakończenie kryminalny Sztokholm, który się zawsze wiąże z jednym takim, powiedziałabym, określeniem jak syndrom sztokholmski. Skąd się wziął? Rok 1973. Ten bank, który tu macie, Kreditbanken, zostaje zaatakowany przez terrorystę, który bierze na zakładników tą czwórkę osób, z nimi się zamyka i nie oczekuje żadnych pieniędzy, nie oczekuje żadnego, powiedziałabym, rzeczy kryminalnych. Chce, żeby z więzienia wyszedł jego przyjaciel i został przywieziony do Sztokholmu, właśnie do tego banku. No i tutaj naprawdę to jest cała seria, powiedziałabym, prób odbicia zakładników. I jedna z zakładniczych, ta tutaj w górnym rogu, najbardziej skrajna, nad fotografią tego jednego z zakładników, który początkowo nie został zauważony przez terrorystę. Ona jest tą osobą, która negocjuje z policją, rozmawia też z premierem Szwecji Olafem Palme, gdzie prosi o to, żeby w tym momencie dostosowano się do żądań terrorysty. No i właśnie na tym polega syndrom sztokholmski, czyli to jest to, że nagle ofiara staje się, no wręcz można powiedzieć, wspólniczką oprawcy, ponieważ zostaje w jakiś tam sposób na tle emocjonalnym uzależniona od niego. To jest właśnie historia miłości, bo chyba inaczej tego nie można odnaleźć. Ona tak daleko się posuwa, że proponuje nawet jednemu ze zakładników, by pozwolił się porywaczowi postrzelić w nogę, żeby policja spełniła jego żądania. W swoich pamiętnikach
powiedziała, że sama się sobie dziwi, że wypowiedziała te słowa, ale powiedziała: Sven, ale to tylko nogi, no pozwól się poszczelić. Więc w związku z tym to jest syndrom sztokholmski, jest no, takim syndromem z punktu widzenia psychologii bardzo trudnym do zbadania, na czym polega to uzależnienie od oprawcy, czy to jest kwestia chęci przeżycia, chęci w tym momencie zmiany moralności, ale syndrom sztokholmski na trwale wszedł właśnie do kryminalistyki. I na zakończenie ten kryminalny Sztokholm, to jest rok 1986, ówczesny premier Szwecji Olof Palme wraca późnym wieczorem z żoną Lisbeth z filmu, idzie przez centrum Sztokholmu, nie jest przyjęte w Sztokholmie, żeby w ogóle władze państwowe czy nawet rodzina królewska miała swoją obstawę, więc idą bez ochrony osobistej i wtedy padają strzały. Do Olafa Palme zostaje oddane kilka strzałów z bliskiej odległości. Do dziś nie wiadomo, kto był zamachowcem. W tej sprawie do dzisiaj jest więcej pytań niż odpowiedzi i tak naprawdę tylko jest coraz więcej literatury faktu, ale też i bardzo często kryminałów próbujących w tym momencie odkryć tajemnicę tego zabójstwa w centrum Sztokholmu. I na zakończenie najdłuższa galeria sztuki na świecie. To jest metro sztokholmskie. Większość z 99 stacji została ozdobiona malowidłami. Jak widzicie, te stacje są drążone w skalę, a następnie oddane w ręce kilkudziesięciu artystów. I tak naprawdę za cenę biletu metra możemy podziwiać te dzieła artystów. Jedna ze stacji pod nazwą Stadion została poświęcona właśnie letnim Igrzyskom Olimpijskim 1912 roku. I na zakończenie taka najmniejsza sztuka, jaką możecie spotkać w Sztokholmie, czyli najmniejsza rzeźba w Szwecji. To jest chłopiec, który wpatruje się w niebo. Cała rzeźba mierzy 15 centymetrów i jak widzicie, ulubioną rozrywką mieszkańców Sztokholmu jest ubieranie tego żelaznego chłopca, jak go nazywano właśnie, co rusz jakieś nowe szaliki i czapeczki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Kochani, tam proszę jakieś, wiecie, oklaski, kciuki czy cokolwiek, żeby podziękować za tą fascynującą opowieść. Ja mam nadzieję, że dorównam Kasi, chociaż nie mam aż takich ekscytujących informacji, zwłaszcza z punktu widzenia kryminalistyki. Niemniej jednak już Wam odpalam moją prezentację i mam nadzieję, że to, co ja Wam pokażę, zachęci Was być może równie bardzo, a może bardziej nawet niż te oddawane strzały na ulicy, do odwiedzenia tego miasta. My drodzy, Sztokholm, miasto 14 wysp, chciałam napisać początkowo 24 tysięcy, ale stwierdziłam, że nikt mi nie uwierzy. Niemniej jednak już po opowieści pani Moskwy wiecie doskonale, że właśnie tyle liczy wysp, wysepek, jakichś skał przybrzeżnych, archipelag sztokholmski, który przynależy do obszaru stołecznego tego miasta. I to, moi drodzy, widać z lotu ptaka fantastycznie, tak? Mamy właściwie więcej zieleni, wody niż budynków, chociaż miasto jest duże i liczne, jak to moja poprzedniczka Wam wskazywała. Tak wyglądało miasto pod koniec, czy w drugiej połowie właściwie XIX wieku, więc widzimy, jak przeplatają się tutaj te tereny zurbanizowane z przestrzeniami, które mają charakter na wpół, że tak powiem,
powiem, przetworzony przez człowieka, jakieś pola, łąki, a dalej już woda, ciągi komunikacyjne, wodne, no i oczywiście drzewa, drzewa, drzewa. Ja przede wszystkim, jak zobaczyłam pierwsze zdjęcia z Sztokholm, to pomyślałam sobie, że chrzanić zabytki, pojechać tam dla tej natury, to dopiero jest coś. Ale jak zaczęłam czytać, to stwierdziłam, że i zabytków trochę się znajdzie na tej dzikiej północy. Moi drodzy, te zabytki nie tylko, ale w dużej mierze związane są ze Starym Miastem, z dzielnicą Gamlastan, tą nazwę tutaj widzicie, która jest miejscem, gdzie w pewnym sensie można lokować te początki miasta. Tutaj, moi drodzy, pojawia się gdzieś w okolicach X wieku szereg umocnień. One oczywiście jeszcze mają charakter często ziemno-drewniany, ale w XIII wieku, jak Jarl Birger Magnusson postanawia założyć już taką bardziej trwałą, zorganizowaną osadę, to właśnie tu powstaje pierwszy donżon. Donżon, czyli, moi drodzy, taka wieża mieszkalna, często na planie koła. Ona była pierwotnie nieco niższa. To nie było tak naprawdę miejsce do mieszkania, tylko była to taka przestrzeń ostatecznej ucieczki. Czyli gdyby wróg przeszedł przez mury, przez wały wcześniej, wdarł się na dziedziniec tego donżonu, przy którym znajdowało się bardzo często tak zwane palatium, czy też pałac, po prostu przestrzeń mieszkalno-rezydencjonalna, która była często początkowo z drewna, to można było uciekać do wieży, która już była kamienna i murowana, co automatycznie zmagało szansę na przetrwanie takiej wieży oblężenia. Ten donżon, który został wystawiony w połowie XIII wieku, w następnym stuleciu zostanie ogłoszony królewską rezydencją i później w czasach Gustawa I Wazy zostanie potraktowany jako najważniejsza rezydencja w kraju, a to oznaczało, że trzeba było wokół niego zbudować już bardziej trwałe niż drewniane budynki, zwłaszcza że po oblężeniach z 1520 roku stwierdzono, przeanalizowawszy sposób walki, że jednak wprowadzenie prochu mocno zaburza dotychczasowy sposób toczenia oblężenia i również obrony. W związku z czym najlepiej by było rozbudować, umocnić odpowiednio tą całą konstrukcję. Co więcej, podwyższyć na tyle wieżę, żeby można było wprowadzić tam na szczyt armaty, z których skutecznie można byłoby dawać opór ewentualnym atakom. Tak więc w latach 30., 40. będzie rozbudowywana część warowni o budynki, które tutaj widzicie, i właśnie zostanie podwyższona ta wieża. Natomiast w drugiej połowie wieku XVI, mniej więcej od 1556, zaczyna się mówić o tym, że w ogóle trzeba zmodernizować cały ten obiekt, bo on jeszcze w tej swojej formie był gotycki, a tutaj już święciły triumfy zupełnie inne koncepcje architektoniczne. Dlatego ten Jan III Waza polecił w drugiej połowie właśnie XVI wieku zatrudnienie jakichś dobrych budowniczych, którzy by przebudowali stary zamek w pałac renesansowy. I taki cechami charakterystycznymi tego zamku miały być, zobaczcie tutaj, bardzo takie dekoracyjne szczyty, utrzymane w trochę w takim stylu renesansowo-manierystycznym. Podjął się tego taki bardzo znany budowniczy park, który wcześniej działał u nas na Dolnym Śląsku, czy właśnie na Śląsku Opolskim, i w Brzegu stawiał tam zamek. Być może, jeżeli byliście, to widzieliście piękną bramę wejściową, wjazdową na teren zamku. Zamek, który nazywany jest Śląskim Wawelem, robi swoje wielkie wrażenie. Tutaj aż tak daleko
posuniętej rozbudowy nie było. Jak widać, te formy pozostały stosunkowo skromne, jeśli idzie o rozmach architektoniczny, ale dekoracyjność została podniesiona stosownie. Na nic się to jednak nie zdało, dlatego że, moi drodzy, zamek, który otrzymał ostatecznie w 1588 roku nazwę Trzy Korony, czy Tre Kronor, ze względu na tutaj te trzy korony umieszczone na szczycie, do dnia dzisiejszego niestety się nie zachował, a to dlatego, że spłonął w 1697 roku, kiedy bardzo taki, powiedziałabym, gwałtowny pożar spopielił sporą część miasta. I wówczas, jak zaczęli się zastanawiać władcy szwedzcy, czy odbudowywać ten zamek, to uznano, że pomysł jest zasadniczo głupkowaty, dlatego że mamy już znowu kolejną epokę stylową. Zmienia się trochę wyobrażenie na temat tego, jak powinien rezydować monarcha, nie mówiąc o tym, że też potrzeba luksusu, prestiżu, no, sugeruje, że te dawne zabudowania zamkowe należałoby zastąpić już nie warownym, tylko luksusowym, reprezentacyjnym pałacem. I dlatego też zostaje zatrudniony architekt Nikodemus Tessin młodszy, pochodzący z takiej trzypokoleniowej rodziny Tessinów, architektów działających w Sztokholmie, i na miejscu tego zamku Tre Kronor stawia ten pałac królewski, który tutaj widzicie. To jest, moi drodzy, przełom XVII i XVIII wieku, a budynek nie wygląda wcale na budynek, który jest osadzony w tradycji takiego dojrzałego baroku, który być może wy gdzieś tam przed oczami macie, jak sobie myślicie o obiektach z tego czasu. Gdyby, moi drodzy, przyjrzeć się tej budowli, to ona przede wszystkim jest na planie kwadratu z dziedzińcem po środku. Taki plan, to był bardzo charakterystyczny plan dla pałaców miejskich, na przykład florenckich, ale okresu renesansu. Typowy dla Włoch pomysł na założenie architektoniczne stał się jednak demodé w późniejszym stuleciu, gdzie zaczęły być popularne zupełnie inne rozwiązania, między innymi takie rozwiązanie między dziedzińcem a ogrodem francuskie, gdzie bryła pałacu była taka bardzo jednorodna, pozbawiona tego dziedzińca wewnętrznego, bo dziedziniec był przed budynkiem oraz, moi drodzy, za budynkiem był ogród. Wszystko było tak, jak gdyby nanizane na sznurek, podkreślona była oś symetrii. Tu tego rozwiązania też nie wprowadzono, chociaż mogłoby tak się zdarzyć, bo na takim założeniu został ogarnięty Wersal, więc teoretycznie bardzo dobry punkt odniesienia dla budowania wielkopańskiej rezydencji króla Szwecji. Ale tu wybrano, słuchajcie, model nieco skromniejszy, który w pewnym sensie odwoływał się do pomysłów tak zwanego francuskiego hotel, czyli pałacu miejskiego arystokracji końca czasów renesansu i początku baroku. Dużo skromniejsza budowla, która cechowała się w tej takiej przestrzeni architektonicznej francuskiej tym, że była główna bryła budynku i od strony ulicy, czyli od frontu, miała ona po bokach dwa zdecydowanie mniejsze pawilony oraz mur taki kurtynowy, który oddzielał całe to założenie, ten dziedziniec wewnętrzny znajdujący się pomiędzy tymi trzema skrzydłami od gwarnej ulicy. Tego typu rozwiązanie było dosyć popularne we Francji i do niego odwołać się mieli w jakimś tam stopniu tutaj właśnie Szwedzi. Co jest, moi drodzy, niezwykle istotne, to również fakt, że ta cała fasada nie jest, przepraszam bardzo, zbyt strojna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest jak gdyby ten wizerunek Pałacu Królewskiego od strony wody, ta bardziej reprezentacyjna fasada jest po drugiej stronie, od strony placu, który się znajduje na obecnych tyłach tej rezydencji. Natomiast, moi drodzy, nie wynika ta skromność tylko z faktu, że to jest od tej mniej prestiżowej strony, dlatego że mamy tutaj też taki ukłon w stronę sztuki francuskiej i sztuki holenderskiej. Otóż, moi drodzy, ta sztuka barokowa czasów przełomu XVII-XVIII wieku i we Francji, i w Holandii daje opór rzymskiemu baroku,
barokowie. Barok rzymski to barok papieski, pełen dynamizmu, bardzo taki pofalowany. Tam często elewacje założone były na takiej linii wklęsło-wypukłej przez dużą ilość elementów dekoracyjnych, jak kolumny, pilastry, nisze. Było takie wrażenie wieloplanowości budynku i oczywiście kontrastów światłocieniowych, które w efekcie powstawały, więc budowla wydawała się bardzo taka bogata, dekoracyjna i ruchliwa. Światłocień powodował wrażenie, jakby ta fasada ze względu na zmieniające się otoczenie cały czas nam migotała, zmieniała swoją gdyby sposób oświetlenia. Tu tego nie widzimy. Wszystko jest stosunkowo proste, linearne, graficzne. Jeżeli pojawiają się, moi drodzy, jakiekolwiek elementy dekoracyjne, to one w niewielkim stopniu wystają poza mur, tak jak widzimy tutaj chociażby te naczółki opraw okiennych. Jeżeli są nisze, to też zobaczcie, są stosunkowo płytkie, mieszczą się tam figury, ale to są takie nisze, które nie dają nam wrażenia jakiejś ciemności, z której wyłania się ta oświetlona słońcem postać prezentowana w rzeźbie. Więc mamy to odbicie w tej fasadzie takiego myślenia bardziej racjonalnego. Myślenia, które charakterystyczne było dla Francji i charakterystyczne było dla Holandii. Takich krajów, które nie szły drogą papieskiego baroku rzymskiego, tylko wybierały zupełnie inną drogę. Z punktu widzenia Francji wynikało to z próby odcięcia się, uniezależnienia się kościoła francuskiego od tego nadzoru papieskiego, który miał wyraz mieć, to odcięcie miał mieć wyraz również w projektowanej architekturze, która rezygnowała z takiego właśnie przepychu czysto rzymskiego. W Holandii, która z kolei była protestancka, no wyraz gdyby buntu przeciwko tym formom, które się kojarzyły z sztuką katolicką, był dość oczywisty. I moi drodzy, Szwecja też jest protestancka, w związku z czym w tym czasie, w związku z czym naturalnym jest sięganie po taką architekturę, która, powiedziałabym, była obecna w zbliżonym kręgu religijnym. Tu jednakowoż to, że ta fasada nie próbuje nas oszołomić nadmiarem elementów dekoracyjnych, pilastrów, zwielokrotnionych gzymsów, połamanych w jakiś sposób i bardzo takich licznych, nie znaczy, że artysta nie potrafił osiągnąć takiego wrażenia monumentalności i dostojności tej architektury. Robi to poprzez potężne półkolumny, które tutaj, zobaczcie, spinają dwie kondygnacje, tą dolną i tą środkową, co powoduje, że możemy mówić tutaj o tak zwanym wysokim porządku, czy wielkim porządku, który był rezerwowany dla rzeczywiście znaczących obiektów od końca dojrzałego renesansu i na każdej z osi, tutaj tej takiej ścianki attykowej wznoszącej się nad belkowaniem, widzimy na małych cokołach postacie, które miały dodatkowo tutaj podkreślać prestiż tej fasady, która była głównym wejściem na dziedziniec pałacowy. Widzimy, że od strony dziedzińca ta aranżacja jest też bardzo uspokojona, taka racjonalna i oparta jest w tej części najbardziej znaczącej, w tak zwanym piano nobile, na pierwszym piętrze, czy też tak zwanej drugiej kondygnacji. Jest tutaj każde okno obramowane w dosyć skromny sposób opaską z takim naczółkiem, jak już wcześniej widzieliśmy, odcinkowym, prostym, ale za to te przestrzenie pomiędzy są rozdzielone kariatydami, postaciami kobiet, które dźwigają tutaj to belkowanie. Ta dekoracja ma zaznaczyć, że to właśnie na tej kondygnacji znajdują się najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia. W dolnej części, zobaczcie, pozostają elementy takiego boniowania, czyli wprowadzania
imitacji ciosanych kamieni, z których mamy wrażenie wykonane są tutaj te podtrzymujące ten pas gzymsowy kolumny. I to jest z kolei taka próba stworzenia wrażenia nie tyle reprezentacyjnej dekoracyjności, co raczej siły, potęgi i takiego surowego monumentalizmu, żebyśmy nie zapomnieli, że ten obiekt jest nie tylko miejscem rezydowania władców, ale również silnej władzy, którą oni w swoim ręku skupiają. Wewnątrz pojawiają nam się takie dwoiste nurty dekoracyjne, bo z jednej strony jest to dojrzały, a później późny barok. Ten budynek jest oddany do użytku w 1743 roku dla Adolfa Fryderyka. I w związku z czym mamy z jednej strony potężne, monumentalne formy, takie dosyć uspokojone, surowe, tak jak widzimy tutaj na tej klatce schodowej, ale nie są one znowu tak bardzo rozchwiane jak w Rzymie, tylko raczej wyciszone, uspokojone i w bardzo konkretnej kolorystyce te wnętrza są utrzymane. Biel, żółć, ewentualnie taki kolor kremowy plus złoto, to są takie kolory, które są charakterystyczne dla późnego baroku i rokoka, czyli też nie mamy takiej przytłaczającej kolorystyki, jaką reprezentuje nam Wersal ze swoimi czerwieniami, złotem, zieleniami, granatami, tylko raczej bardziej finezyjną i taką idącą w stronę dźwięku, a nie, wdzięku, a nie wrażenia potęgi, która nas oszałamia. Tu ta sala, którą widzicie, to jest Rijksalen, rozległa sala, w której do 1975 roku król co roku oficjalnie otwierał obrady parlamentu. Najważniejszym obiektem tutaj jest, zobaczcie, tron królowej Krystyny. To była niezwykła kobieta, bardzo wykształcona, która przechodzi z protestantyzmu na katolicyzm, abdykuje, zostawia tron Szwecji, przyjeżdża do Rzymu i będzie przez kolejne lata żyć w Rzymie trochę na koszt papieży, ale przede wszystkim będzie działać jako wielka mecenaska sztuki. Więc w Szwecji zostało po niej wspomnienie i ten właśnie srebrny tron z 1650 roku, czyli to była rzecz, która ocalała z tego pożaru, który pochłonął stary zamek Kroner i została wprowadzona tutaj do tego nowego wnętrza jako coś, co miało nadać ostatecznie pewnego szlifu i takiego poczucia kontynuacji pewnej tradycji. Ten wspaniały baldachim z ciemno-niebieskiej tkaniny, którą widzicie za tronem nadwieszony, zaprojektowany został całe 100 lat później z okazji koronacji króla Adolfa Fryderyka, czyli wtedy, kiedy ten właśnie pałac został oddany do użytku, tak, czyli pomiędzy tronem a baldachimem jest wiek różnicy. Niemniej jednak wydaje mi się, że całkiem nieźle tworzy tło dla tego właśnie srebrnego tronu, ta ciemna materia baldachimu. Natomiast, moi drodzy, drugim niezwykle pięknym i wdzięcznym pomieszczeniem jest kaplica, która jest w takich właśnie kolorach rokokowych, biel i złoto, ze wspaniałą amboną i równie pięknym ołtarzem, gdzie pojawia nam się scena z ogrójca, czyli modlącego się Chrystusa jeszcze przed uwięzieniem i całym początkiem męki. Cała ta, moi drodzy, realizacja architektoniczna, jaką jest Pałac Królewski, zasługuje na zwiedzenie również ze względu na muzea, które się tam znajdują. W piwnicach pałacu mamy muzeum tak zwane Tre Kronor, czyli są to pozostałości tego pierwotnego zamku. Tam również można oglądać liczne przedmioty, które uratowano z pożaru. Natomiast drugim miejscem jest wspominana przez panią Moskwę zbrojownia, gdzie możemy oglądać wspomnianą już paradną zbroję Zygmunta Augusta, czy jego tarczę paradną.
Natomiast przed samym zamkiem można zobaczyć również obiekt, który stał się mrocznym obiektem pożądania Szwedów, którzy postanowili w czasach potopu się dorobić na łupieniu Polski, ponieważ w Szwecji bieda była dosyć konkretna, ten głód sztuki był mocny, to moi drodzy, zamiast importować artystów, postanowiono nakraść już gotowych dzieł sztuki. Ten lew, którego tutaj widzimy, stojący na dziedzińcu pałacowym, stał pierwotnie w Warszawie przy krakowskim przedmieściu przed Pałacem Kazanowskich. Tego pałacu też już dzisiaj niestety nie ma, ale jeżeli moi drodzy gustujecie w Sienkiewiczu i w jego opowieściach o przygodach pana Zagłoby, to w potopie jest opisana dosyć zabawna scena, jak to właśnie w Pałacu Kazanowskich próbował walczyć z przerażającymi wrogami pan Imidż Zagłoba i dosyć mocno się zafrasował, jak się okazało, że tymi wrogami były małpy, które tam Kazanowscy trzymali koło uciechy swojej, a które postanowiły dosyć ordynarnie zachować się w stosunku do naszego bohatera. No więc jak ktoś lubi Sienkiewicza, to tutaj ma gdzieś tam jakiś odnośnik. Natomiast moi drodzy, na tyłach tego pałacu, patrząc od strony wody, mamy tak zwany Stortorget, przepraszam, główny plac miasta, przy którym stoją kamieniczki. Tak jak widzimy, one, moi drodzy, nie są średniowieczne z tej prostej przyczyny, że ze średniowiecznego miasta po tym pożarze niewiele się zachowało, ale zwróćcie uwagę na ich rozmiary. Chociaż sama substancja zabytkowa w niewielkim stopniu przetrwała pożar, to parcelacja, czyli podział na działki budowlane się zachował i na tych wąskich działkach średniowiecznych, gdzie domy budowane były w głąb działki, a od strony ulicy najczęściej budynki miały 2-3 okna, bo od szerokości kamienicy płaciło się podatek, a nie od jej głębokości, to moi drodzy, ta parcelacja pozostała. Widzimy tutaj szczyty manierystyczne, barokowe, klasycystyczne, ale sam kształt budynków nawiązuje do tej pierwotnej koncepcji zabudowy miasta. Przy tym placu miejskim znajduje się również dawny kościół świętego Mikołaja, dzisiejsza katedra, tak zwany Wielki Kościół, który widzimy tutaj od strony prezbiterium, czyli wejście główne do tego kościoła będzie po drugiej stronie i w tym masywie wieżowym, pod tą wieżą. Natomiast w momencie, kiedy został na nowo oddany nowoczesny budynek, siedziba władców Szwecji, to automatycznie zaczęto myśleć również o tym, żeby gotycki kościół też w jakiś sposób unowocześnić. Sam kościół, moi drodzy, powstał pierwszy około 1260, być może z inicjatywy wspominanego już wcześniej Jarla Magnusona. I prawdopodobnie około 1306 roku, czyli niecałe 50 lat później, został ten zapewne drewniany w swojej pierwotnej formie kościół zastąpiony bazyliką pod wezwaniem świętego Mikołaja, która już była murowana, ceglana i która na przestrzeni kolejnego całego XIV-XV wieku była nieco przebudowywana, aby osiągnąć dzisiejszą formę, potężną, bo to jest, moi drodzy, kościół, który ma 3 nawy i jest halo, czyli wszystkie nawy mają tą samą wysokość. Natomiast, moi drodzy, szczególne jest tutaj to, że od strony zamku, czy pałacu właściwie już później, ta katedra otrzymała nową fasadę. Ta fasada była budowana dwoma etapami, najpierw od 1736 do 1742 roku, później jeszcze w latach 60. robił to niejaki Karl Berg i próbował nawiązać do tej stylistyki właśnie pałacowej, czyli mamy też stosunkowo skromne podziały, są zdwojone
zielone pilastry, które mają to wrażenie monumentalizmu budować, ale ta architektura nie jest jakoś szczególnie dekoracyjna. Mamy ją rozbudowaną i zwróćcie uwagę, mamy też wrażenie, że do tego kościoła wchodzi się właśnie od tej strony, tutaj przez tą przestrzeń, która wygląda jak ozdobny portal. Ale jeżeli się temu przyjrzymy, to zwróćcie uwagę, tutaj nie ma żadnego portalu. To jest tylko tablica pamiątkowa w takiej edikulowej ramie. Natomiast przed nią znajduje się posąg wyobrażający Olausa Petriego, takiego bardzo ważnego reformatora religijnego, który w XVI wieku przybywa do Sztokholmu głosić płomienne kazania i na skutek tej jego działalności Szwedzi przechodzą na protestantyzm. Dlatego też ten kościół staje się katedrą luterańską, co zasadniczo będzie, moi drodzy, takim znamiennym momentem do przekształcania innych kościołów miasta również w świątynie właśnie protestanckie. Moi drodzy, jeżeli wejdziemy do środka, to tuż widzimy te oryginalne wnętrza średniowieczne, gotyckie, wykonane z cegły, otynkowane ściany pięknie nam kontrastują i z tymi właśnie czerwonej cegły wykonane filarami i z tą siecią żeber sklepiennych o formie takiej gwiazdy, które rozpinają się nad prezbiterium i całą nawą główną. Natomiast myślę, że gdybyście tam się znaleźli, to oczywiście potęga tego wnętrza robi wrażenie, ale nasz wzrok przyciągają inne realizacje. Realizacje, z których przede wszystkim słynie ten kościół. Otóż, moi drodzy, pierwszą taką bardzo ważną rzeczą jest ta rzeźba, która wykonana została z drewna oraz, moi drodzy, gigantycznych takich łopat łosia, a przedstawia nam postać świętego Jerzego. To, moi drodzy, była rzeźba, która została zamówiona u takiego ważnego lubeskiego, czyli z Lubeki pochodzącego rzeźbiarza, Benta Notkiego, który miał przedstawić świętego Jerzego nawiązującego swoim zwycięstwem nad smokiem, nad szatanem, do zwycięstwa Stenastura Starszego nad Duńczykami z 1471 roku. Wtedy, moi drodzy, w bitwie pod Brunkenbergiem, to jest dzisiaj miejsce znajdujące się w obrębie Sztokholmu, Szwedzi zwyciężyli z Duńczykami i był to taki moment przełomowy, bo pozwoliło to Szwecji wyjść z tak zwanej Unii Kalmarskiej i uzyskać niepodległość. W związku z czym zamówiono pomnik, który miał niejako odnosić się do tego zwycięstwa i właśnie go tutaj widzicie. Drugą realizacją, bardzo ciekawą, są stalle, które możecie podziwiać z jednej i z drugiej strony. One zostały wykonane w latach 70. XVII wieku, kiedy Karol XI, żeby zakończyć różnego rodzaju spory i tarcia z władzami Danii, postanowił poślubić księżniczkę duńską i tym samym połączyć niejako dynastię. I tutaj, moi drodzy, na właśnie potrzebę swoją i żony zamawia dwa wspaniałe baldachimy z koronami. Te korony są, zobaczcie, podtrzymywane tutaj przez postacie lecących i dmących w trąby aniołów. No, jak gdyby same moce niebiańskie informują nas o tym zaszczycie, jakich dostąpią zaraz te stalle, no bo za chwilę osadzą na nich swoje szacowne tyłeczki król i królowa Szwecji. I w ten sposób właśnie budowany był taki wizualny prestiż tych miejsc, w których przebywali podczas ceremonii, podczas nabożeństwa właśnie władcy Szwecji. Mamy dalej, moi drodzy, wspaniały ołtarz, który, zwróćcie uwagę, osadzony jest na tle ściany, która jest dekorowana również takim potężnym, podwieszanym baldachimem, kotarą właściwie, ale
namalowaną, już nie realistycznie oddaną. W samym wnętrzu mamy jeszcze bardzo ciekawą fasadę organową, która też jest specyficzną realizacją, dlatego że, moi drodzy, w 1772 roku Gustaw III chciał, żeby na jego koronację pojawiły się w tej katedrze nowe, piękne organy, ale niestety kasy na to nie było. W związku z czym, zamiast tworzyć bardzo kosztowną realizację, jaką miały być nowe organy, pozostawiono organy stare, ale postawiono również przed tymi organami piękną fasadę. Tutaj macie, zobaczcie tą fasadę, ona nie jest prawdziwymi organami, tylko i wyłącznie imitacją, która miała tak bardzo atrakcyjnie wyglądać i podbijać tutaj wartość tego obiektu. Jeśli idzie o sam kościół, to dzisiaj uważa się go za kościół rozumu i tolerancji. Tutaj, moi drodzy, podobno zakończono procesy czarownic. Księża doszli do wniosku, że taka histeria religijna, która powodowała zabijanie kobiet oskarżonych o czary, powinna należeć do przeszłości. Tutaj, moi drodzy, również w 1925 roku nastąpiło takie ekumeniczne spotkanie, które ówczesny arcybiskup zrealizował czy zorganizował na zasadzie zaproszenia przywódców kościelnych z całego świata, żeby omówić kwestie związane z pokojem. No, jak wiemy, niewiele im z tego wyszło, biorąc pod uwagę, że 14 lat później wybucha II wojna światowa. Natomiast dzisiaj ten kościół znany jest z tego, że osoby, które otrzymały pokojową Nagrodę Nobla, są teraz proszone o to, żeby z ambony, którą tutaj widzieliście, o, bardzo tutaj proszę, wygłosić jakąś refleksję. I ta akurat praktyka trwa nadal. Drugim kościołem ważnym w Sztokholmie jest, moi drodzy, kościół niemiecki. Ja wam pokazuję tylko dwa, bo chyba byście padli z nudów, jakbym wam pokazywała wszystkie. Ale ten jest, moi drodzy, istotny dlatego, że jest to druga wielka świątynia miasta, też znajdująca się na Starym Mieście. I ten cały kościół został wystawiony na przełomie, czy właśnie poprzez cały wiek XIV i XV, na miejscu wcześniejszej kaplicy, która należała do domu kupców hanzeatyckich. I tak samo jak dom, to również ta kaplica była systematycznie przebudowywana, że była to, moi drodzy, przestrzeń związana z handlem hanzeatyckim, to wiemy do dnia dzisiejszego i możemy się naocznie sami o tym przekonać, dlatego że pod posadzką kościoła nadal znajdują się dawne magazyny kupców. Budynek, moi drodzy, w przestrzeni miasta odznacza się przede wszystkim tym hełmem wieży. O ile sam budynek, moi drodzy, jest średniowieczny i później jeszcze przekształcany w okresie renesansu i baroku, to wieża jest znacznie późniejsza, bo pochodzi z wieku XIX, dlatego że w 1878 roku spłonęła oryginalna wieża i wtedy uznano, że trzeba znaleźć architekta, który podjąłby się zbudowania nowej, ale już w kształcie gotyckim, odwołującym się do tego oryginalnego stylu, w którym wybudowano tą świątynię. Tu akurat w XIX wieku można było mówić tylko o stylu neogotyckim, więc ona jest taka niezwykle strzelista, z jakimiś żygaczami, które się tutaj pojawiają, narożnymi fialami i została wykonana, słuchajcie, przez niejakiego Raschdorffa, architekta, który nieco wcześniej był odpowiedzialny za budowę katedry protestanckiej w Berlinie. Jeżeli ktoś z was był w Altesmuseum, to być może kojarzy, że ta katedra jest niemal z boku, bardzo blisko i jest z kolei w stylu renesansowo-barokowym wykonana. Czyli architekt XIX-wieczny nie przywiązywał się do jednego stylu, tylko często potrafił tworzyć w różnych stylach, odwołując się w nich do zamówienia, jakie złożone zostało mu przez fundatora czy osobę, która finansowała całą taką realizację. W środku ten kościół, moi drodzy, ma dwie nawy, co też nie jest takie popularne. Co więcej, zwróćcie uwagę, sklepienie należy do
bardzo późno gotyckich. Tutaj te żebra sklepienne, które są pomalowane na biało, już nie odznaczają się aż tak mocno w tej strukturze sklepienia, jak to było widać przed chwileczką w katedrze. Wyglądają właściwie jak takie linie sił, jak pojedyncze właściwie takie druciki, które przechodzą przez sklepienie, więc domyślamy się, że one mają niewielkie znaczenie konstrukcyjne, raczej po prostu mają atrakcyjnie wyglądać. Wnętrze też zostało bardzo bogato ustrojone, ozdobione w okresie renesansu i baroku. Widzimy, moi drodzy, tutaj między innymi na osi tych filarów podtrzymujących sklepienie ołtarz. To jest rzecz też szczególna, dlatego że bardzo często przy dwunawowych kościołach ołtarz będzie stał w jednej nawie. Natomiast tu no, ryzykuje się, że ołtarz zostanie zasłonięty przez kolumny. Chodziło natomiast jednak o to, żeby ten ołtarz był widoczny zarówno z jednej, jak i z drugiej nawy, bo podczas ceremonii religijnych, właśnie luterańskich, było to miejsce znaczące. Drugim takim ważnym miejscem była ambona, która też powinna być widoczna z każdego miejsca w kościele, dlatego też została tutaj odpowiednio usytuowana. Jak, moi drodzy, patrzymy na ten ołtarz, widzimy, że nie jest on jakoś szczególnie rozbudowanej konstrukcji, ale nie zmienia to faktu, że jest niezwykle strojny. I moi drodzy, ten wspaniały ołtarz został wykonany w XVII wieku. W tym ołtarzu, jeżeli się mu przyjrzycie, widzimy postacie różnych apostołów, widzimy tutaj scenę Ostatniej Wieczerzy, scenę, moi drodzy, Chrztu Świętego i scenę ukrzyżowania. No i teraz możecie zadać pytanie, skądinąd słuszne, jak to jest? Przecież normalnie w takim powszechnym przekonaniu świątynie protestanckie powinny być pozbawione ozdób, a szczególnie wizerunków świętych, obrazów. Pamiętacie na pewno, że początki właśnie rozwoju religii protestanckiej, początki reformacji wiązały się z odrzuceniem kultu obrazów. Była też nawet taka bardzo rygorystyczna i radykalna wersja protestantyzmu, która polegała na tym, że niszczono powstałe wcześniej w średniowieczu ołtarze czy jakieś obrazy, rzeźby, bo uważano, że jest to niezgodne z boskimi przekazaniami, które zabraniają mieć bogów innych, a tutaj właśnie te obrazy miałyby mieć taki status. Nie wiem, czy macie świadomość, że Luter piętnował oczywiście kult obrazów, ale jednocześnie akceptował obecność obrazów w kościele. Jak możliwa, moi drodzy, była taka strategia? Otóż Luter piętnował kult obrazów, które miałyby być postrzegane jako obiekty, które posiadają boską moc. Czyli gdyby na przykład wierny stwierdzał, że chcąc uzyskać jakąś łaskę od Boga, będzie się modlił przed konkretnym ołtarzem, żeby uzyskać łatwiej tą właśnie realizację tej prośby, tak jak na przykład niektórzy przybywają do Częstochowy na Jasną Górę przed ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, żeby złożyć konkretne prośby, to, moi drodzy, to Luter uważał za bałwochwalstwo i coś nieakceptowalnego. Natomiast miał dużo bardziej wyważony stosunek do sytuacji, kiedy obrazy miały po prostu przedstawiać jakieś historie z Pisma Świętego, czy miały wizualizować historię zbawienia, ale nie były uważane jako obiekty nacechowane boską mocą. Miały raczej ułatwiać nauki, ilustrować wydarzenia, szczególnie tym osobom, dla tych osób miały być cenne, które nie potrafiły czytać. I dlatego też uważano, że nie należy jakby zakazywać totalnie tego
tworzenia sztuki, tyle tylko, że na przykład nie dawano apostołom żadnych aureoli, nie ogłaszano ich świętymi, nie traktowano Marii jako królowej niebios i ziemi, tylko Matkę Chrystusa, a więc gdyby zmniejszano tą potencjalną możliwość oddawania czci poszczególnym postaciom, które są wyobrażone na obrazie, a właściwie samemu obrazowi, tak? No bo cześć akurat Chrystusowi należało jak najbardziej oddawać, ale nie wizerunkowi Chrystusa. Czyli mamy, moi drodzy, tutaj taką bardzo specyficzną sytuację. Dużo bardziej skromne są kościoły kalwińskie, ale tutaj mamy akurat do czynienia z kościołem luterańskim. W tym kościele, moi drodzy, widzimy jeszcze dwa inne obiekty. Wspaniałą ambonę wykonaną z czarnego mahoniu i alabastru. To jest alabastru, są wykonane wszelkie elementy dekoracyjne i figuralne. Natomiast w tle widzimy wspaniałą emporę, która była przeznaczona dla władcy, z pięknie zaaranżowanymi takimi akantowymi zawijasami schodami, które prowadziły do tego pomieszczenia. Zwróćcie uwagę, jak to z bliska wyglądało, niezwykle wizualnie atrakcyjnie. Natomiast, moi drodzy, takim budynkiem, który pokazuje, że w okresie tym historycznym znaczącą rolę odgrywał również w Szwecji nie tylko król, ale parlament, jest ten obiekt, który tutaj widzicie, tak zwany dom rycerstwa. To było miejsce, gdzie obradował stan arystokratyczny, jeden z czterech stanów reprezentowanych w szwedzkim parlamencie. On funkcjonował od 1435 roku do 1866, czyli długa historia. I moi drodzy, sam budynek powstał dla tego właśnie stanu arystokratycznego w XVII wieku. Był tutaj znowu za konstrukcję odpowiedzialny Francuz, co widzimy w tej konstrukcji nawiązującej do typu francuskiego hotel, czyli znowu gmach główny plus dwa boczne pawilony, taka łamana, płynna linia dachu, która też jest typowa dla Francji, oraz bardzo specyficzne już od francuskiego renesansu wywodzące się łączenie dwóch elementów materiałowych, mianowicie czerwona cegła i biały tynk, które mają charakter takiej właśnie dekoracyjnej aranżacji ścian. Natomiast sama realizacja jest, zwróćcie uwagę, bardzo płaska. Znowu nie mamy ani tego falowania, ani tej wieloplanowości. Króluje nam tej graficzność, linearyzm i raczej nas osadzona jest ta budowla w takim ciągu stylistycznym architektury, która jest pełna wdzięku niż pełna takiej mocy, dramatyzmu czy ekspresji. W środku, chyba taką najpiękniejszą salą, jest, moi drodzy, sala rycerska, gdzie znajduje się przede wszystkim na ścianach 2320 herbów tych osób, które w tym właśnie w tych obradach stanu arystokratycznego brały udział. Inną, moi drodzy, realizacją jest dom giełdy, który znajduje się na miejscu dawnego ratuszu. On został wystawiony też w okresie baroku. To właściwie jest już praktycznie koniec baroku, początek klasycyzmu, czyli, moi drodzy, lata 1773-76. Był to gmach tak zwanej giełdy, Borshuset. Natomiast dzisiaj jest to Akademia Nauk i Fundacja Nobla tutaj się mieści. Nie znaczy to jednak, moi drodzy, że to właśnie w tym miejscu wręcza się Nagrodę Nobla. Nie. W tą akurat Nagrodę Nobla wręcza się w modernistycznych wnętrzach ratusza, tak zwanego Stadshuset, którego tutaj bryłę widzicie. Potężna, monumentalna wieża, zwróćcie uwagę, bardzo kubiczna, pozbawiona jakichś elementów rozrzeźbiających tą strukturę bryły, rozbijającą jej zwartość. To jest już realizacja z początku
XX wieku. Ten modernistyczny ratusz został zbudowany w latach 1911-23 i, moi drodzy, tworzył to artysta, który chciał dać taki budynek, który miałby mieć charakter narodowo-romantyczny. Mamy tutaj na myśli niejakiego Ragnara Oldberga, który zafascynowany był architekturą Wenecji. Nie wiem, czy wiecie, ale Sztokholm czasami się nazywa ze względu na tą ilość kanałów, wysepek, Wenecją Północy. Zresztą no nie tylko Sztokholm, bo szereg miast nosi to zaszczytne miano Wenecji Północy. Można byłoby, moi drodzy, zrobić wręcz zawody, niemal igrzyska, kto wygra, bo tych miast jest naprawdę sporo. Między innymi Wrocław też chce być Wenecją Północy. Ale tu można powiedzieć, że Sztokholm wygrywa w przedbiegach, dlatego że jego ratusz nawiązuje do bardzo ważnego obiektu weneckiego, mianowicie do Pałacu Dożów. Ten Pałac Dożów, który był miejscem czy siedzibą władz Weneckiej Republiki, był bardzo szczególny w swoim kształcie, dlatego że dolna kondygnacja była tam bardzo ażurowa, wsparta na subtelnych kolumnach, pięknie zdobionych mazurkowymi łukami, i takie dwie kondygnacje galerii stanowiły podstawę później pod wyższą kondygnację, która była płaskim murem, dosyć ciężkim i tylko nieznacznie podziurawionym oknami. I moi drodzy, tu jak się przyjrzycie, mamy podobną aranżację, czyli mamy ten ciąg kolumn, takie podcienia tworzące, natomiast dalsza kondygnacja to są wielkie okna wprowadzające wnętrze, do wnętrz reprezentacyjnych światło. Wyżej są okna mniejsze, ale trochę przypominające jakiś fryzik romański z oddali. Tak to wygląda, moi drodzy, z bliska nawet mamy, zobaczcie, tutaj jakiś łuk ostry z takim delikatnie zaznaczonym obrysem mazwerkowym. I co więcej, jeżeli wejdziemy do wnętrza dziedzińca, to widzimy właśnie taką surową bryłę, która też była charakterystyczna dla architektury ratuszy włoskich mniej więcej w XIV-XV wieku. Więc jeżeli, moi drodzy, mamy tutaj świadome nawiązania, to właśnie trochę do gotyku, trochę do renesansu weneckiego, czyli bardzo konkretne odniesienie, które ma nobilitować nam ten budynek. Ale myślę, moi drodzy, że i bez takich nawiązań stylistycznych budynek by się bronił, chociażby ze względu na wspaniałą salę, która nosi nazwę błękitną, aczkolwiek błękitną nie jest. Ona została wykonana też z cegły i początkowo miała być tynkowana i malowana na kolor niebieski, ale jak Ragnar Oldberg zobaczył tą piękno, tą taką monumentalność tych ceglanych murów, to doszedł do wniosku, że tak może być i że nie ma sensu tego zmieniać, nakładając jakiś tynk na tą cegłę. Pamiętajcie, to jest początek XX wieku, wtedy się mówi też o tak zwanej prawdzie materiału, czyli architekci nie chcą ukrywać tego materiału, z którego wykonują swoje obiekty. Być może to też przyczyniło się właśnie do takiego, a nie innego, do takiej, a nie innej decyzji. Tu, moi drodzy, mamy też największe, czy może jedne z największych organów w Europie, z których koncerty słyną, które się tutaj odbywają. Natomiast, moi drodzy, jeśli idzie o właśnie, a przepraszam, zapomniałam powiedzieć, to właśnie w tej sali odbywają się wręczenia Nagrody Nobla. Natomiast drugą realizacją, niezwykle też cenną, jest Złota Sala, która tutaj widzicie. Tą osobą, która zaranżowała to wnętrze, był Einar Forset, który poszedł w stronę trochę sztuki bizantyjskiej, bo to w końcu mozaiki. Trochę, moi drodzy, odnosił się do mitologii takiej skandynawskiej. Natomiast myślę, że na osoby wchodzące największe wrażenie, na osobach wchodzących największe wrażenie robi właśnie ta nieprawdopodobnie potężna i bardzo w taki kunsztowny sposób wykonana mozaika.
Moi drodzy, 18 milionów kawałków szkła i złota, żeby móc cieszyć oko widza. No coś to jest, prawda? Tak mniej więcej to wygląda. Natomiast moi drodzy, oj przepraszam bardzo, przerzucił mi się obraz, za chwilkę do niego wrócimy. Tu macie skansen, który jest jednym z też atrakcyjnych obiektów, mogących służyć nam za miejsce długiego spaceru. Jest to, moi drodzy, skansen i ogród zoologiczny na wyspie Djurgården właśnie w Sztokholmie. Najstarsze muzeum na świecie na tak zwanym otwartym powietrzu. Ono powstało pod koniec wieku XIX z inicjatywy Artura Hazeliusa. Tam postawiono wówczas pierwsze budynki, które miały pokazać, jak wygląda budownictwo regionalne w Szwecji i w jakich wobec tego warunkach mieszkali jeszcze w tej epoce przedindustrialnej Szwedzi. Zrealizowano tam między innymi replikę XIX-wiecznego miasteczka. Co więcej, pracownicy nadal chodzą w strojach regionalnych, demonstrują czynności wykonywane dawniej, opowiadają o tym życiu na dawnej wsi czy w dawnym mieście, używają przy tym dawnych, starych, czasami już zapomnianych niemal technik i narzędzi. Więc jest to takie miejsce do obcowania z historią na żywo. To również tutaj, moi drodzy, zostało usytuowane to muzeum, o którym mówiła pani Moskwa. Ja tutaj pozwolę sobie trzy grosze wtrącić. Mianowicie, słuchajcie, ta niestabilność tego galeonu wynikała prawdopodobnie z faktu, że król się uparł, żeby on był bardzo wysoki. Czyli tu został, moi drodzy, nadbudowany za bardzo do góry, a na tym górnym pokładzie zostały umieszczone te armaty, o których pani wspominała, przynajmniej część z nich. Natomiast, moi drodzy, to oznaczało, że bardzo duży ciężar był tu na górze, a za mało dociążono tutaj balastem dół. I w efekcie środek ciężkości tego okrętu znalazł się nad powierzchnią wody. A więc jak, moi drodzy, ten obiekt był zanurzony, to wystarczyła naprawdę niewielka siła wiatru w żagle. Tam było wtedy, jak ten statek nabrał wody i zatonął, postawionych zaledwie kilka żagli. I to automatycznie spowodowało katastrofę, bo nam ten statek zrobił niemal grzybka. To, że udało się go, słuchajcie, wydobyć, też jest bardzo szczególne, bo nie tylko kwestią problematyczną było znalezienie go, ale również stan, w jakim on się znajdował. Otóż, moi drodzy, to, że on się w ogóle zachował do naszych czasów, wynikało z faktu, że w Bałtyku nie ma takich organizmów, które się nazywają pteridonavalis, które się żywią drewnem, na przykład w innych wodach, i dlatego z tamtego wraku był bardzo dobry. Słyszeliście, pani Moskwa mówiła, że ponad 97% tutaj tego drewna, które widzimy, to jest oryginalne drewno. Wydobycie tego wraku to było, słuchajcie, raz, ale kosztownym wyzwaniem była konserwacja, no bo jakbyśmy po prostu go wyjęli i zostawili, to on by się nam rozechł i wszystko by szlak trafił. Trzeba było go najpierw spryskiwać wodą, żeby zapobiec temu wysychaniu, a następnie od 1962 roku zaczęto go spryskiwać takim środkiem konserwującym, w którego skład wchodził politlenek etylenu, to taki układ w stronę chemików. I moi drodzy, trwało to spryskiwanie, uwaga, 17 lat. Zakończono to dopiero w 1979 roku i w 80-tych latach zaczęto rekonstruować nadbudówki, jakieś luźne części, ornamenty, które gdzieś tam się poniewierały na dnie. Między innymi te figury, o których wspominała pani Moskwa. Otóż, moi drodzy, ten statek, jak było to powiedziane, miał być takim wyrazem triumfu Szwecji. Miał być tym gestem Kozakiewicza skierowanym w stronę Polski. W związku z czym te figury, które tutaj widzimy, miały stanowić taki rodzaj programu politycznego, który pewne treści konkretne próbował światu głosić. Mianowicie w tych zdobieniach okrętu pojawiały się figury cesarzy rzymskich, co miało odnosić się do tego, że Gustaw Adolf usiłował stworzyć własne imperium. Pojawiały się przedstawienia bohaterów biblijnych, między innymi króla Dawida,
czy Gedeona, a więc zwycięskich wodzów starożytnego Izraela, rozumiemy, że do równie wielkich sukcesów militarnych dążył sam król Gustaw Adolf. I moi drodzy, były również tutaj postacie z mitologii greckiej, na przykład Herakles, który był symbolem siły i odwagi, Proteusz, który był greckim bogiem, patronem żeglarzy. Te figury znajdowały się, moi drodzy, między innymi tutaj. Natomiast były jeszcze, słuchajcie, takie figury, które znajdowały się nieco niżej, pod tak zwanymi ławkami. To tam, moi drodzy, przedstawione były postacie polskich szlachciców, którzy byli przycupnięci w takiej raczej upokarzającej pozie pod właśnie ławkami. I to miało, moi drodzy, nawiązywać do takiego polskiego obyczaju odszczekiwania łgarstw. A chodziło generalnie o to, że Polacy uważali Gustawa Adolfa za uzurpatora tronu szwedzkiego i tutaj to przedstawienie miało sygnalizować, że Polacy są po prostu łgarzami. Podobno, według plotek, nie tylko łgarzami, ale również niewiarygodnie sprytnymi szpiegami, bo jak ten statek zatonął, to wtedy się natychmiast pojawiały sugestie, że on tak nie zatonął sam z siebie. Nie, nie chodziło o to, że król okazał się kretynem i nie myślał o tym, że niekoniecznie wysoki statek będzie bezpieczny, tylko oczywiście trzeba było znaleźć kogoś, kto odpowiadał za katastrofę i uznano, że prawdopodobnie byli to polscy agenci, którzy celowo mieli zmienić dane konstrukcyjne okrętu i w związku z czym on nie dość, że wyszedł asymetryczny, jak Wam mówiła Pani Moskwa, to jeszcze dodatkowo właśnie niebotycznie wysoki, co ostatecznie skończyło się katastrofą. A więc mamy, moi drodzy, tutaj po raz kolejny wątek polski i warto rzeczywiście ten obiekt chociażby z tego powodu zobaczyć. Innym obiektem, który jest niezwykle istotny i trudno by było być w Sztokholmie i go nie zobaczyć, to, moi drodzy, Muzeum Narodowe. Muzeum, które jest jednym z najstarszych w Europie, bo pochodzi z końca XVIII stulecia. I co jest szczególne? Oczywiście architektura jest bardzo taka stonowana, nawiązująca do klasycyzmu. Zwróćcie uwagę, jak dużo to ten budynek ma okien, które wprowadzają nam do wnętrza bardzo dużo światła. Jeżeli chodzicie po jakichś muzeach, to wiecie, że często w tych oknach znajduje się mnóstwo kotar, które uniemożliwiają taką ostrą penetrację światła dziennego do wnętrz. Chodzi o to, żeby to światło nie zniszczyło obrazów. Natomiast tutaj, moi drodzy, w tych wszystkich oknach umieszczono hipernowoczesne szyby, które są wyposażone w odpowiednie filtry i dlatego te wnętrza mogą być świetnie doświetlone, a jednocześnie jest to bezpieczne dla obrazów. Bardzo szczególne są współczesne aranżacje tych wnętrz, dlatego że zwróćcie uwagę, ściany, na których eksponowane są obrazy, uzyskały takie bardzo nasycone, mocne kolory, jakieś cytryny, burgundy, turkusy, pistacje, a to, moi drodzy, nie jest takie częste, bo zwykle pokutuje jednak takie myślenie z lat 60. czy jeszcze wcześniejszych, że muzeum to powinien być tak zwany white cube, czyli taka biała, neutralna przestrzeń, która nie tłumi przekazu obrazów, również takiego przekazu barwnego. Warto w ogóle wybrać się do tego muzeum, żeby, moi drodzy, zobaczyć, jak Szwedzi sobie radzą z nowoczesnymi technologiami, bo tutaj, żeby zwiedzać, to mamy różnego rodzaju bezpłatne aplikacje na telefon. Nie musimy co chwilę się gdzieś tam schylać, kucać, żeby przeczytać jakąś karteczkę pod obrazem i na pewno jest to niezwykle, że tak powiem, ułatwiające życie. Natomiast ja Wam chciałam pokazać tutaj ten obraz, który mi się przerzucił, znaczy sama go źle umieściłam, mianowicie pogrzeb Karola XII. To jest obraz, który powstał w XIX wieku i on, moi drodzy, przedstawia taką bardzo zmitologizowaną, uwznieśloną wersję wydarzeń z 1718 roku, kiedy Karol XII, tak zwany król wiking, ostatni władca absolutny Szwecji, który planował stworzyć agresywne
mocarstwo podbijające wszystkie kraje ościenne. On walczył, słuchajcie, z Rosją, z Saksonią, Danią, no i oczywiście nami. No więc oczywiście, moi drodzy, ostatecznie mu się poległo. I jego ciało tutaj w takim właśnie pochodzie zostaje przetransportowane spod granicy z Norwegią do Sztokholmu. Jest to niezwykle patośliwy obraz i co ciekawe, bardzo go sobie ulubili szwedzcy nacjonaliści, tak zwani szwedzcy demokraci SD, którzy obrali go sobie za ikonę. I to, słuchajcie, jest rzecz niesamowita, bo ten obraz, który przez całe lata wisiał w prestiżowej lokalizacji, bo uważano tego króla za naprawdę ważnego monarchy, taki powód do dumy Szwecji, to, moi drodzy, w momencie, kiedy się nacjonaliści za bardzo zaczęli nim interesować i za często się na niego powoływać przy swoich różnych buńczucznych poglądach, które mają charakter mocno wykluczający, a jak pamiętacie, być może Szwecja przyjęła sporo uchodźców, jest dzisiaj taka bardzo wspierająca migrantów, a więc no, te hasła takie buńczuczne i przemocowe wręcz są passé. I tu, moi drodzy, nastąpiło bardzo ciekawe działanie. Otóż podczas remontu kilka lat temu tego muzeum postanowiono przenieść ten obraz z tego eksponowanego miejsca do bardziej zapyziałego. Bo, moi drodzy, w Szwecji i nacjonalizm, a nawet patriotyzm są takimi pojęciami o wydźwięku raczej pejoratywnym. Oczywiście, moi drodzy, w każdym narodzie te pojęcia inaczej są oceniane, zapełniane są treścią taką, która w danym momencie dla danego narodu jest ważna. Natomiast dla Szwedów dzisiaj patriotyzm jest takim reliktem przeszłości, symbolem jakiegoś cywilizacyjnego zacofania, w związku z czym właśnie ze względu na tą swoją różnorodność etniczną obecną, no przecież Szwedzi pierwotnie byli bardzo jednolici etnicznie, z takimi hasłami nie chcą mieć wiele wspólnego i nie chcą im sprzyjać, w związku z czym są gotowi nawet jednostopowych dzieł, które było dumą Muzeum Narodowego, po prostu usunąć na boczny tor, żeby aż tak nie kłuł w oczy i nie napędzał takiej właśnie jakiejś nacjonalistycznej atmosfery. Inną, moi drodzy, przestrzenią, którą warto zwiedzić, jak się jest w Sztokholmie, to są, moi drodzy, muzea bardziej współczesne. Tutaj macie tak zwany Milles Garden, czyli ogród Karla Millesa. On był uczniem Augusta Rodena, jest jednym z najsłynniejszych szwedzkich rzeźbiarzy działających w XX wieku. I tu macie, moi drodzy, dom, który wybudował dla siebie on ze swoją żoną. Tam mieściły się ich atelier, bo jego żona Olga też była artystką, z tym, że on był rzeźbiarzem, ona była malarką. A ponieważ nie mieli dzieci, to z tego domu uczynili muzeum. To już było założenie podczas budowania, bo jest odpowiednia duża przestrzeń pod taką kolekcję sztuki antycznej, którą również mieli tutaj zarezerwowana. Dbając o PR, postanowili podarować to muzeum państwu i to właśnie dzisiaj można odwiedzić, zachwycając się kolekcją prac artysty, bo te odlewy, które artysta wykonywał, często miały swoje kopie i w związku z czym dzisiaj na terenie tego ogrodu właśnie Millesa można zachwycać się jego aniołami, postaciami mitologicznymi. To naprawdę takie piękne, pełne ciszy miejsce. Inną z kolei realizacją jest atelier Karla Elta. To, moi drodzy, jest przeciwieństwo Muzeum Wazy. O ile Muzeum Wazy jest znane wszystkim i jest chyba jednym z najlepiej rozpropagowanych muzeów na świecie, a na pewno w Szwecji,
To w przypadku tego atelier można było powiedzieć o najgorszej linii promocji. Sam mój drodzy Karl Eld był też rzeźbiarzem. Co prawda nie był uczniem Rodena, ale go podziwiał. Przebywał na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu. Tam się uczył kunsztu rzeźbiarskiego. Nawet dostał złoty medal na salonie, czyli na takiej wielkiej wystawie artystycznej w 1902 roku. I jak wrócił do Sztokholmu, to będzie jednym z najważniejszych szwedzkich artystów działających w tym mieście w pierwszej połowie XX wieku. On umiera w 1954 i moi drodzy, był mistrzem takiego portretu rzeźbiarskiego. Ragnar Östberg, ten, który odpowiadał za ratusz modernistyczny, wykonał dla niego dom w takim stylu narodowym, gdzie zamieszkał on ze swoją żoną i córeczką. Niestety okazało się, że raczej skupiony był na pracy niż na rodzinie, więc się żona w pewnym momencie wściekła, wyjechała do Stanów Zjednoczonych niby na chwilę, a została już właściwie na zawsze. Do Sztokholmu wróciła z córką dorosłą dopiero na pogrzeb samego Karla. Jemu to chyba nie przeszkadzało, on się głównie koncentrował na sztuce i być może nawet z ulgą przyjął fakt, że nie ma obciążeń rodzinnych specjalnych. Ta realizacja, którą tutaj widzicie, to jest, moi drodzy, muzeum, którego założenie, na którego założenie zdecydowała się córka artysty, która założyła fundację i w tym domu i atelier swojego ojca postanowiła pokazywać jego sztukę. Z tym, że można oglądać to tylko latem, bo nie ma tutaj ogrzewania, w związku z czym no, nie dałoby się tego oglądać zimą. Tak mniej więcej, moi drodzy, wygląda ten zbiór prac artysty i chociażby właśnie dlatego, że tak słabo jest to znane muzeum, a jednocześnie tak atrakcyjnie położone, bo w pięknym ogrodzie architektura też jest niezwykle wysublimowana, to warto się tutaj udać. Jeżeli ktoś woli bardziej nowoczesne propozycje, to moi drodzy, Fotografiska. To jest absolutny hit. Muzeum fotografii braci Jana i Pera Bromanów, ludzi, którzy się na fotografii kompletnie nie znali, ale poczuli smykałkę do zajmowania się tym tematem, zatrudnili odpowiednich ludzi i stworzyli prywatne Muzeum Fotografii w 2010 roku. Cieszy się ono, moi drodzy, wielką popularnością, ma świetne wystawy. Tutaj pokazuje się sztuki takich tuzów fotografii, jak na przykład Helmuta Newtona, jak Davida LaChapelle'a czy Annie Leibowitz, a jednocześnie Bromanowie zajmują się ściąganiem czy prac artystów zagranicznych do Szwecji i jednocześnie pokazywaniem prac szwedzkich fotografów i fotografików za granicami kraju, czyli specjalizują się w takiej popularyzacji dobrej fotografii. Natomiast, moi drodzy, samo muzeum cieszy się niesłabnącą popularnością, ma mnóstwo odwiedzających, między innymi dlatego, że jest czynne do pierwszej w nocy, czyli nie tak jak niektóre muzea, które są zamykane o godzinie 18:00, ono może być zwiedzane nawet po północy. Co jest no, chyba mocną kontrą do naszego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które od lat czynne jest do godziny 16:00. No, chyba tylko i wyłącznie dla niemieckich turystów, bo raczej nie dla przeciętnego mieszkańca Wrocławia. Tak, moi drodzy, wyglądają te wnętrze. Jak widzicie, można obcować tutaj z naprawdę dobrą sztuką i każdemu, kto lubi fotografować, gorąco polecam to miejsce. Natomiast jak ktoś oprócz sztuki uwielbia dobrze zjeść i kocha naturę, to moi drodzy, dla takiej osoby na pewno jest dedykowany archipelag. To jest, moi drodzy, miejsce o tyle szczególne, że też jest prywatną inicjatywą bardzo bogatego inwestora, który doszedł do wniosku, że nie mając dzieci, też musi coś z żoną narodowi podarować. Bjørn Jakobsen, moi drodzy, stworzył miejsce, w którym są organizowane takie wystawy interdyscyplinarne. Fotografia, moda, design, malarstwo, dodatkowo działa tutaj teatr, jest świetna restauracja i cały, moi drodzy, klimat tego budynku
czy tego miejsca zasadza się nie tylko na tym, co tam można zobaczyć ze świata kultury czy gastronomii, ale moi drodzy, co można zobaczyć w kontekście fuzji architektury i natury. Przepiękne krajobrazy, genialnie położony teren, a tutaj ten zleceniodawca Jakobsen bardzo długo szukał architekta, który by się podjął aranżacji budynków w takiej przestrzeni. Ostatecznie trafił na Johna Nyrena, który doszedł do wniosku, że zamiast wysadzać skały, plantować tutaj to wzniesienie, to on dostosuje tą architekturę, operując przede wszystkim drewnem, do właśnie zastanych realizacji, do zastanych warunków takich tektonicznych. I moi drodzy, wprowadza na przykład budynek tak, że on otacza takie chociażby elementy, jak tutaj ta piękna skała, dając jednocześnie przez te duże, przedświetlone oknami ściany dalekie panoramy, które podobno najpiękniej wyglądają jesieniem. Spektakularna natura, bardzo ciekawe budownictwo. Tutaj słuchajcie, na dachu tej budowni stosował architekt taką lokalną odmianę rozchodnika, który jest typowy dla archipelagu i który wchłania wilgoć. Dzięki temu można na przykład w środku utrzymać właściwą temperaturę. Pani Moskwa pokazywała Wam metro sztokholmskie, które kute w skalę też, moi drodzy, fascynować nas może tym podejściem do natury, szacunkiem, nie zasłanianiem jak gdyby tego elementu przyrodniczego, tylko eksponowaniem go jako tej najważniejszej części, która przykuwa uwagę. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was chciałby wybrać się do Sztokholmu, nie wiedziałby, gdzie się zatrzymać, a jednocześnie kocha literaturę Tolkiena, to proponuję na sam koniec tak zwany Hobbit's Dom, czy Dom Hobbita Fryderyka Sandela, który wykonał ten malutki budyneczek w swoim własnym ogrodzie. Tam jest mała kuchnia, kominek, sypialnia i na weekend można sobie taki domek od niego wynająć. Jeśli idzie, moi drodzy, o Sztokholm, to ja Wam powiedziałam, że mnie osobiście najbardziej urzekła natura i chyba przede wszystkim dla niej pojechałabym do tego miasta, no, nacechowanego mocno przecież sztuką i historią. Niewątpliwie te budynki, które dają szansę obcowania z fotografią, z sztuką współczesną i dawną, byłyby wielkimi atrakcjami, ale dla mieszkańców Sztokholmu archipelag sztokholmski i Sztokholm to przede wszystkim, moi drodzy, miejsce, gdzie, jak mawiają, rosną poziomki. Czyli, moi drodzy, to ma być taka przestrzeń ukochana na ziemi, do której się chętnie wraca, w której się człowiek dobrze czuje. I jak ja patrzę na te krajobrazy, z których słynie rejon Sztokholmu, to myślę, że naprawdę można tam zebrać niejedną poziomkę dla swojej pamięci. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy udział w wykładzie. Pozwolę sobie już zatrzymać tutaj prezentację i zaraz również nagrywanie. Mam nadzieję, że spotykamy się za niecały miesiąc. Zapraszamy Was 11 maja na kolejny wykład. Będziemy wtedy mówić o Polkach na Montparnasse, czyli tych polskich artystkach, które działają na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu. Tam próbują robić karierę. To jest długi temat, ja go prawdopodobnie będę kontynuować we wrześniu. Natomiast ostatni wykład odbędzie się 18 maja i wtedy będziemy jeszcze z panią profesor Moskwą mówić o Kopenhadze. A później to już będą przed Wami tylko wakacje, kiedy będziecie mogli odwiedzać te wszystkie miasta, jakie Wam proponowałyśmy w tym roku. Na razie bardzo Wam dziękuję za udział w zajęciu.